Od 29 września 2011 roku obowiązuje nowa ustawa o Krajowym Systemie Ekozarządzania i Audytu, która zmienia strukturę organizacyjną systemu. Zlikwidowano obowiązek prowadzenia regionalnego rejestru organizacji, zaś powszechnie znany w Europie, jak i Polsce system EMAS został jedynym rejestrem, w skład którego wchodzą organizacje dążące do ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej. Od dnia 29 września 2011 roku obowiązuje nowa, znowelizowana ustawa o Krajowym Systemie Zarządzania, o Krajowym Systemie Ekozarządzania i Audytu. Ustawa ta została uchwalona celem dostosowania przepisów prawa polskiego do wymogów prawa unijnego. Przedmiotowa umowa przede wszystkim upraszcza strukturę organizacyjną rejestru organizacji. Przede wszystkim zrezygnowano z dotychczas istniejących regionalnych rejestrów prowadzonych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. W miejsce dotychczas istniejącego krajowego systemu, krajowego rejestru wprowadzono rejestr EMAS prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Za zmianę można również uznać to, iż ze struktury systemu usunięto organ opiniodawczy przy Ministerstwie Ochrony Środowiska w postaci Krajowej Rady Ekozarządzania. EMAS jest otwarty dla organizacji ze wszystkich sektorów gospodarki, od małych do dużych przedsiębiorstw, krajowych i regionalnych instytucji rządowych oraz firm międzynarodowych. Organizacja może sama dokonać wyboru, czy przystąpić do systemu EMAS całościowo jako firma, czy jedynie częściowo, na przykład jako jeden z oddziałów firmy. EMAS może być dostosowany zarówno do sposobu prowadzenia działalności gospodarczej, jak i struktury organizacji. Rejestr EMAS jest rejestrem otwartym. Oznacza to, że wszystkie organizacje, które mają na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, mogą się znaleźć w takim rejestrze. Uczestnictwo w tym rejestrze jest oczywiście dobrowolne. Mogą to być zarówno podmioty prywatne, jak i podmioty sektora gospodarki publicznej. Wpisu do rejestru EMAS dokonuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na podstawie wniosku przygotowanego, sporządzonego przez daną organizację. Oczywiście po stwierdzeniu, iż ta dana organizacja spełnia wymogi szczegółowo określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009 roku. Instytucje i przedsiębiorstwa zarejestrowane w systemie EMAS są powszechnie postrzegane zarówno w Europie, jak i na całym świecie jako organizacje prowadzące swoją działalność w sposób efektywny i przejrzysty. Rejestracja w systemie EMAS oznacza, że organizacja posiada sprawny system zarządzania środowiskowego, który znacząco przyczynia się do obniżenia kosztów działalności, na przykład związanych z utylizacją odpadów, zmniejszeniem zużycia energii, wody, wpływając jednocześnie na wzrost konkurencyjności takiej organizacji na rynku. Jednak organizacje, które zechcą wpisać się do EMAS, muszą za to zapłacić. Wpis do rejestru EMAS jest związany z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej. Opłata rejestracyjna nie jest opłatą stałą. Ustawa przewiduje, iż maksymalna wysokość tej opłaty nie może wynieść więcej niż kwota 3000 zł. Wysokość tej opłaty będzie dokonywana, obliczenie tej opłaty będą dokonywane w oparciu o współczynnik, który dokładnie zostanie opisany w rozporządzeniu ministra ochrony środowiska, który to przepis zostanie wydany na podstawie nowej, znowelizowanej ustawy. Wysokość opłaty rejestracyjnej będzie uwzględniona m.in. od takich czynników jak forma organizacyjno-prawna organizacji, która stara się wpis do rejestru, jak i ilość zatrudnionych przez nią osób. Jednocześnie ustawa stanowi, iż wysokość opłaty rejestracyjnej nie może stanowić bariery, przeszkody dla małych i średnich przedsiębiorców, które chcą dokonać danego wpisu.